Teraz u was coś się dzieje w hodowlach nie tak, brak chęci do jakiegoś takiego, przewodnik będzie sam w trzcinę, no masakra jakaś. Przeciętnym Polakom to sprzedadzą Scheisse Sturm i nie wie o co mu chodzi. Jeżeli hodowla niemiecka poszła w tą stronę, na zapleczu stada, co to w ogóle jest? Widziałeś coś takiego? Widziałeś czy nie? Niemyśliwi, Dostają psa o mega pasji łowiecki. Mega! Tak jest. Nie ma, kurde, tu za Chrystii. Zagonij drogę. Co to? Gdzie to? Aport. Aport. Dobra, zrobię to pod kamerę. To teraz popatrzcie, kurde. Ja się tam wbijam. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Serdecznie, jak najbardziej, w naszej odsłonie następnej. Pokażę wam dzisiaj psa, którego już któryś kolejny raz oceniam, że ja wiem o co chodzi, choć się zastanawiam dlaczego to się dzieje. Pies ten jest z niemieckiej linii import z Germanii z Niemiec. W poprzednim odcinku widzieliście państwo z hodowli mojej suczkę od pana Sławka, którego pozdrawiamy. Inna bajka mózgowa. Zobaczycie, co ten pies robi. Młody, zupełnie tabula rasa. Fajny, niby teoretycznie materiał do, do przycia, do zrobienia, ale nie za bardzo. I kiedyś z nas Niemcy się najgrywali i śmiali się, że mamy słabe psy. To teraz powiem, ja Wam, guten tak. Teraz u was coś się dzieje w hodowlach nie tak. Coś nie tak. Jeżeli pies ma zaburzone, tak. Jedno, aport z zaburzeniami, trudność w kontakcie, w komunikacji, brak takiego chęci zdobywania świata, jak ja to mówię. Nie wiem, zobaczymy, jak on wyjdzie, ten pies na filmie, ale to już jest drugi przypadek w ciągu ostatniego miesiąca. Bo szorstko-włosy niemiecki, to samo. Brak chęci do jakiegoś takiego tego czegoś. Kochani, brak chęci do czego? Już muszę się skoncentrować. Samodzielność w pracy i komunikatywność z przewodnikiem. Tam nie ma samodzielności w pracy. Najlepiej to iść za zapleczem swojego przewodnika, i to wszystko. Niech przewodnik sam najlepiej znajdzie kuropatwy, niech przewodnik sam wejdzie w pokrzywy, niech po przewodnik wejdzie sam w trzcinę. No masakra jakaś. Ale póki co nie będziemy tutaj teraz robić teoretyzacji, tylko zapraszam Państwa do materiału. A to powiedz, czy, czym jest to spowodowane? Mateuszu. Wina hodowców, nie, ktoś wina powiedział i tak. Ja nie wiem, czy mój kolega Słowek tego nie powiedział: że Niemiec Polakowi nie sprzeda fajne, dobrej linii psa. Chyba kiwa głową tutaj za kamerą. Sprzeda, bo widziałem fajne psy, które do mnie trafiały. Ale jak w Polsce również są osoby nieuczciwe, które rozchodowują psy nieuczciwie, tak jak węgierskie ostatnio, moda, pozdrawiam. To tak samo w Niemczech też są ludzie błędni. Czyli są ludźmi. A jak są ludźmi, to my nie wiemy. Tylko co, że pies ma paszport niemiecki, to już jest o Boże? No nie. Nie wiem, nie wiem za ile tego psa kupili, za jaką kwotę, dlaczego go sprzedali. No nie wiem. I dlatego pamiętajcie Państwo. Tylko i wyłącznie ze sprawdzonych, fajnych źródeł bierzcie swoje wyżlaki. A wtedy będzie wszystko dobrze, tak jak w filmie i tak jak u mnie w kinie. Bo inaczej to rzeczywiście. Ja nie wiem, czy to była hodowczyni niemiecka, czy to były Niemiec, czy to było coś. No, wszystkiego nie mogę wybadać. Tak, tak. Ale wiem, że można również z niemieckiej hodowli, jak się ma prestiż, dostać super szczeniaka. Można. Ale takim prze przeciętnym Polakom to sprzedadzą. Scheiße, Sturm! Herzlich Willkommen! Ja. I tym optymistycznym akcentem przelecimy się do materiału. Zapraszam. Naprzód. I tu drodzy Państwo mamy zagadkę też. Bo ponieważ ja telefonowałem dzisiaj do właścicieli, czy na pewno ja się nie mylę, że jest to import z Niemiec. Ale oni są w pracy, proszę Państwa. Więc no, nie zawsze każdy w pracy może odebrać telefon o tej porze. Eee, nagrywajmy tu nagrywajmy. Porównania będą. Co to jest za pies? Ech. Jest młody bardzo, nie? 7 miesięcy. No to już jest idealne do, do szkolenia to jest i tak dalej, i tak dalej. Eee... I co mnie niepokoi, jako że niemiecki pies powinien mieć kopiowany ogon. Być może, że właściciele mi powiedzieli prawdy, bo mi czasami właściciele nie mówią całej, jak to się mówi prawdy. Eee... Teraz do Sławka mówię, zobacz, porównaj. Eee... Zachowanie twarzo czaszki. Waruj. No. Co to kurde jest? Waruj. Dobrze. Waruj. Tak jest. To już jest u mnie dłużej na szkoleniu, bo za pewno z tydzień, dwa tygodnie. No, siad. Dobrze. I problem jest w tym, że jak powiem naprzód, to pobiegnie do Was za kamerę i na zaplecze, na zarystię. To jest irytujące. Wyżeł powinien w tym wieku chcieć, Sławku, co zrobić? Motylki łapać. Tu na łące widzę sam jaskółki motylki. A to patrzy się i nie wie, o co mu chodzi. Jeżeli hodowla niemiecka poszła w tą stronę, to herzlich danke, mein kamerad aus Deutschland. To jest jakaś kurde pomyłka. Proszę, naprzód. Przecież ci daję swobodę. Proszę. Proszę. Jest swoboda. No ale naprzód. Gdyby to miało 4 miesiące, to rozumiem, że tak się zachowuje. No dobrze, Sikuto. Naprzód biegaj. Przecież ja mówię grzecznie. Ja nie krzyczę. Ja się nie wkurzam. Daję jej szansę. No dobrze, poczekajmy. No. O. I gdzie? Na zapleczu stada. Pies wycofany. Pies niemiecki wyżył krótkowłosy. To powinny być do temperowania, drodzy Państwo. Żeby go uspokoić. Nie goń motyli, nie goń jaskółek, nie goń nic. Pamiętasz, Sławku? Temperowania, jak temperuje się ołówek w dawnych czasach, czy kredkę. Nie. Ona się sama temperuje i ma w nosie wszystko. No ale popróbujmy. Żeby nie było, że nie dajemy jej szansy pod kamerą, choć mi jest ciężko teraz, bo tak ona za ciebie zajdzie kamerę, za ciebie, ale no dobrze, na Późno dojrzewający pies. To znaczy, późno dojrzewający, super to powiedziałeś, każdy niemiecki hodowca chciał osiągnąć szybko dojrzewającego psa, żeby mieć efekty już pierwszego sezonu albo coś, a tu co? Siedem miesięcy i stoi się, patrzy jak szczeniaczek. Może to seter jest, sam. Może to seter jest, jak powiedział. Nie, dobrze, ale dajemy szansę. Tak, panowie, jesteśmy w trójkę, dajemy szansę. Ale musimy zaś... Nie, nie, albo czekaj, stój. Ja pójdę tam. Poczekaj, czekaj, czekaj, nie, poczekaj. Dobra, suczka, spokojnie, na biega. Wykaż się. I co? Na zachrystię? Dobra. Co zrobi teraz Jacek? Psz, tu zapraszam. Tu, 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 tu. tu, Zapraszam. Tu od przodu nie od zakrystii. Dam Ci nawet nagrodę. Proszę o to nagrodę. Przypinam ją na noga. Skoro nie chcesz biegać sama z siebie, to idź przy Dobrze mówię, Sławek, czy nie? No. Idź przy smycz. Proszę bardzo. Chcesz? Ale na pewno nie na zapleczu, proszę państwa. Na pewno nie na zadup. No i tak, pik, nie? Co to w ogóle jest? Wszystkie moje wyżły z mojej, że tak powiem, z moich czasów, Sławeczku. To były takie, że trzeba było je hamować. Ty wróć, nie rusz, kurde, coś tam i tak dalej. Ale w tym wieku, tam młodzież, to powinna wyskakiwać wych... Wych do przodu i wróć, kurde, nie rusz i tak dalej, i tak dalej. Skowronki, nie skowronki, ptaszki, nie ptaszki, motylki, nie motylki. A tu co jest? A to jak byś nauczył chodzenia psa przed przewodnikiem? Którego psa? Tego psa? Muszę nad tym dopiero strategię opracować i popatrzeć, jak to zrobić. Na pewno się nie poddawać. Lepiej teraz niech idzie to przy nodze, nie ciągnie mnie na smycz. Młody pies, to sobie wiesz, co powinien? Ciągnąć mnie jak burakicia. A tu co? Idzie i patrzy. Olo, o, co chodzi? Olo, o on co przychodzi? chodzi? Po co to łowisko? Po co ta łąka? Stop kamera. W sensie, ty stój, odprowadziliśmy ją w obszar, już gdzie nie ma drzew, tak mocno jak tam. O jest chodź tu. Dobrze, masz wolną przestrzeń, jesteś wyżłym. Na przód biegaj. Uważaj, widziałeś coś takiego? Widziałeś, czy nie? No nie. Ja teraz też nie. I teraz porównajcie... Równy przypadek. Chyba, że się rozbuja z wiekiem. Jeżeli masz rację, że to jest późno dojrzewający. to kto za to zapłaci? Bo wiek jest idealny do szkolenia. Idealny. Ale co z tego, jak to jest... Z... Nie rozumie samo siebie. Usiądzie, Zamiast polecieć, a ja powinienem latać za nią. Wróć, coś tam zrób, tam coś tam tego. A to co? No ale wiesz, nie dla myśliwego. Nie. To fajny pies. Ta ma być dla myśliwego akurat. I to jest mój dramat Siad. świat. Nie, nie Na psów biega. To jest idealny, spokojny, nie ucieknie ci w pachnie. Panie Mateuszu, to jest tak, że częstokroć niemyśliwi dostają psa o mega pasji łowieckiej. Mega ten pies by ci zaaportował księżyc. A ci, co są my, myśliwymi, dostają taką flegmę, co chodzi, i nie wie o co jej chodzi. Pójdziemy na wyspę, niech poaportuje, bo tam też jest problem. Wczorajszy był. No naprzód, proszę. No idź. No, no naprzód, proszę, proszę, idź. Na absurd. I to, co państwo jeszcze raz chciałem powiedzieć, że dla Was, mie mieszczańskich osób, sympatycznych skąd inąd, trafiają się Wam tak psy o takim talencie łowieckim, że Wy po prostu rwiecie sobie włosy z głowy. A tu myśliwy ma nadzieję na psa myśliwskiego, a ja sobie rwie włosy z głowy. Na absurd. Zobaczcie, 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 ja jestem jak Lewandowski na y, tym, y, na boisku. Tak muszę zajść, żeby to poszło do przodu. Teraz jesteś owczarkiem i zaganiasz owce. Tak. Nagła przemiana chwilowa. Tam, tutaj coś tam. Idziemy na aport, bo ona ma problem z aportem. Naprzód. Mam nadzieję, że to pan Sławek i kamerzysta Mateusz widzi, co to jest, kurde, za temat. Co to jest? Z Niemiec, co? Parwa. I to czeli bazę. Bo to wie, czego ja oczekuję, ale nada o. Za dupę, za dupę, za dupę. Eee za dupę. Tak? Dobrze. To będzie, będzie ci... Tak jest. Dobrze wam to uzdobiłeś. Tak jest. Nie ma kurde tu za zachrystii. Zagonij drogę. Tak jest. Będziemy teraz ganiać kurde owce. Mm. No nie, no szok. Szok. Brawo. Oczekaj. Tu do mnie. Dobry pies. I naprzód biegaj. Uważaj. Ja tu mamy w materiale teraz problem. Chodźcie w kochani. Połóżmy na to, jak to się mówi, o lachę. E... Jest troje osób. Pan Sławek, kamerzysta i ja. I ona, jak widzi, że u mnie nie może wygrać, bo się u mnie za pupę nie zasłoni, to do nich poleci. No, ale oni współpracują, za co im dziękuję. Dowody, tendencja w miarę jest. Uwaga. Ale za dupę. No, zobaczymy. O. Przechodzimy. Sławku, też przechodź. Zamknij furtkę. O, wow. Nagrywasz ją? Ona to już... Chodź chodź, 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 chodź do tyłu, chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź na wstecznym. Ona to forsowała już co najmniej 70 razy. A pięć na pewno. No, Czy nie można na ten... Pewno... znam ten akt wodny. Przepływa mi, mam w nosie, tak? No mam, nie? I zobaczcie. Idziemy dalej, mamy to w nosie. Ale fajnie, że mam to zdokumentowane. A ty? Tak, Sławko, do przodu. Dobra, o. W końcu patrz, miała przepłynąć. Ej, eee, Poczekaj, mm, mm. Sławek? Dobrze, Przepłynę właśnie, I teraz ma iść przed tobą. Żebyśmy się nie dali tu na ścieżce wykiwać. Bo ma iść pierwsza, ale gdyby była otwarta łąka, kochani Państwo, telewidzowie, czy tam nasi obserwatorzy, one nie poszłyby do przodu. Tylko jest ograniczona tymi tutaj okolicznościami przyrody. Wie, że nie ma wyjścia. Nagrywają. Popatrz jak poszedł do przodu. Widać? Ja się schylę. Patrz. Jest z przodu. Jest, widać. Dobra? Odwołanie odruch Pawłowa. Ale tu bliżej. Bardzo ładnie. Tu proszę Państwa, był duży problem, gdyż wcześniej to na przede mną 4 metry, no 3 na pewno naprzód biegaj. Siadała i mówi, podejdź do mnie, Smoczyński. Ty podejdź do mnie. Ale musiałem doprowadzić takiego stanu. Naprzód biegaj. Żeby to poszło do przodu. I albo do mnie pod kolana. Że tak powiem się zameldowała. Postępy, które są, są minimalistyczne. Świadczą o niezbyt wielkiej inteligencji tego zwierzaka. No może błąd w rodzinie był duży i coś tam oni porobili nie tak. Ale, no nie, no do jasnej ciasnej. Inteligentny pies, inteligentny mózg. On szybko się uczy. W tamtej rodzinie było tak, a w tej rodzinie u Jacka jest tak. I trzeba się szybko dostosować, bo każde inteligentne, nawet dzikie stworzenie, jak ma przeżyć, to musi się szybko uczyć. Ona zostawiła tam wczoraj koziołek, aport, nie podchodź, to taki. Chciałabym zapłatę. Chciałabym 100 euro. No to idź i ci to przyniesz. Tak, naprzód. A... Nie, nie, nie. Zaprasz. Aport. Chyba to jest uczennica, która będzie wywalona. Napród z Akademii Psa Myśliwskiego. Ja widzę ten koziołek. Ignoruję go. Oczywiście, co za darmo. Uuu, to chętnie, chętnie, daj Jacku, daj. O, pyszne 100 euro. To zapierniczaj do biedronki i ja ci to wypłacę. A porcik? Nie, 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 nie. Ja jej pomogę. Słuchaj, ja nie jestem oprawca. Zrobię fajną prowokację, taką, którą można stosować i się tego nie brzydźcie. Biorę bryłkę. Chodź. Właśnie, Dobrze. I teraz ją podniósł. Aport! Co to? Gdzie to? Aport! Kamera nie widziała tego. Damy jej szansę. Tak, trząchnęła tym przedmiotem, tak zrobię takie po, po. i oczywiście wywalone tryby. Dobrze, chodź koleżaneczko, czas. Jacek nie krzyczy, jest, jest spokojny, chodź. Dobrze, siadł, bardzo ładnie. Co ja zrobię, ja nawet tą bryłkę posmaruję kawałkiem nagrody. Bo przecież pies ma taki węch, że czuje to wszystko, nie?

Jestem Państwa, e, jakby to powiedzieć, e, jak w sporcie, jak oni się nazywają, co tak komentują, komentatorem. Znalazła wczorajszy koziołek, którego nie przyniosła. Już tam nie podchodź, bo to nic nie da. Ja tylko to mogę zobaczyć. Siad. tu 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 tu, tu, tu. Siad. Chcesz być na Olimpiadzie Życia? Chcesz dosiać medal? No, chciałabyś, nie? Patrz, ojejku, no trochę się pokończyło Hej! A łał, łał, A aport! No mendoveska. Mędoweszka! Mendoveska. Tamten koziołek odniosła dalej, Wczorajszy koziołek znalazła i zostawiła tam dalej. Dobra, zrobię to pod kamerę. To teraz popatrzcie, kurde, ja się tam wbijam. Pierwszy raz w tym odcinku, w tych filmach, kurde, idę, a jest, dam szansę. Nie będę bił, nie będę krzyczał, nie będę nic. Choć uwierzcie mi, że tu naprawdę jest warunek, warunki ekstremalne. Znalazłem oczywiście przedmioty, które są udostępnione dla tej mendy. Dobrze, biorę jeden, biorę drugi. Mateusz, fajny odcinek, co? Super! Na no. Kurde, się trzeba kurde trzymać gardę i klasę kurde. Idę kurde. Jeszcze jeden znalazła sucz, którego nie, nie przyniosła. Chyba mi z kieszeni wybrała, zabrał. Tak, zabrała mi z kieszeni, wyobraźcie sobie, tu leży. Mateusz, widzisz to? Nie. Szkoda. Tu, na, na słowo mi uwierzcie. Jest koziołek. Tu go mam. Z kieszeni mi po prostu zabrała. Eee, I teraz popatrzcie, co to znaczy dobre geny i dobry, kurde, pies. Nic nie widzimy. Co? Nic nie widać. No na razie nie, bo w dżungli jestem. Mam iść do ciebie? Nie, no... Po co, już ja wychodzę na górę, nie? Znalazłem wszystko i wychodzę. Zaraz wam pokażę, że to. I hop! A, nie jest tak łatwo. Tu jest. Nie, nie spokojnie. Hop. A, o Jezu Może na tą. Na tą stronę pójdę. Dobra. Już wychodzę. Gdybym nie zszedł Kto by nie szedł? Kurwa. A nie, to będzie w programie. Patrzcie. Przyniosłem to. Dawaj tu materiał. Skrzydełko barżanta z zasuszoną kością, z patyczkiem. To ma swoje uzasadnienie. To, co rzuciłem, sam znalazłem. Tam naprawdę nie jest łatwo. Chodź. Chodź kochana. Zobaczcie, parę niemca. Dobra suczka. Nasmaruję to teraz smaczkiem. Boże. No wierzcie mi, że to jest kurde ciężki kawałek chleba. No dobrze. No i co? Popatrz, ja nie krzyczałem, tak? A port. Zrobimy drugi test. Siad. Dobrze popatrz. Hops. Patrz, zabawa. Apost. No spróbuj. Przystępuj. Eee, przyjdę tu z moją słuczeczką, Jedną czy drugą. Albo nawet twoją słuczeczką. I ja na no to wszystko poprzynosi. Amenda wsza. Jak się zachowuje. Siad. Um. A port? Cze, 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 cze. Patrz, przebiegła obok tego. No ale nawet tutaj leżało. Coś tam spojrzało na to i nie wiedziało, co chodzi. Ale niestety wiek młodociany ma do tego, że każdy chce się bawić puzzlami, zabawkami, historiami. Jak ma problem to trzeba to, ten problem zauważyć. Bo ponieważ to nie może być tak. Nie może być tak. Ja się muszę teraz tym męczyć. I w dodatku mam niby informację, że linia niemiecka prosto z Niemiec. Co to jest, kurde? Co to jest, że ja po sześciu latach poszedłem z suką z mojej hodowli, chodziła przy mnie jak zegarek, a tu osioł który ma wiek zabawowy, który powinien się bawić tą kostką, tym skrzydełkiem, tym czymś tam. I co to leci? No co to leci? Ktoś zada pytanie. Ja monolog teraz strzela. Panie Jacku, ale w dawnych czasach to Niemiec, Prusak, jakby ją złapał teraz, to wziąłby ją przez plecy, przeciągnął i powiesił na trzepaku od bielizny. Czytam od dywanów na pół godziny. No, niestety to nie ja. Ale będę musiał coś wymyślać. Będę musiał coś wymyślać. Nie będzie to łatwe. Ale widzicie, konsekwencje ona teraz dużych nie dostała. To jest właśnie sprawa niedobra, bo ona powinna teraz dostać. Jedyną konsekwencję, której nie dostała, to nie dostała czego? Wypłaty. Tak czy nie? No. Ale katować? Bez sensu. Nie ma co. Ale świnia. Z kieszeni mi wyciągnęła. Waruj. Gdzie? Waruj. Nie, a patrzcie jak. wierzę, że się zrobiła? Dobrze. I zobaczcie, co ja teraz zrobię. Kamera pokaże, że mogłaś to mieć, ale nie dostanie. Jeszcze raz chcesz? Patrz. Eee. Ale miły jesteś. Tak. I idzie po prostu przy okazji nauka chodzenia przy nodze. I koniec. Nie ma dyskusji, że... Mój pracownik nie przyjechał Sławku trzy dni do roboty, a przyjdzie w czwartek i powie ale szefuńku, no należy się. Należy się. Nie należy. No ale Sławku teraz zapraszam Cię do materiału. Zobacz, porównaj to stworzenie, a tamto stworzenie, co tobie szkoliłem z mojej hodowli. Czy to jest, kurde, noc, a ziem? Ten noc, a dzień. Czy co to, to w ogóle jest? Jeszcze raz powtarzam, geny. Po prostu geny. To, co ma jego suka, w poprzednim materiale widzieliście, to są geny, nad którym pracowałem 30 lat, a przede mną myśliwi drugie 100 lat. A to ja nie wiem, nad czym pracował. To jest po prostu jakaś pomyłka genetyczna. Szczeka przed wodą, nie wiadomo o co chodzi. Więc zapraszamy do nas tych materiałów i pamiętajcie, kochani państwo, że wam pokazuję też specjalnie z Mateuszem materiały, gdzie nie tylko jestem z Mateuszem geniuszem, tylko jestem co? Podłamany, że nie można tego wyprowadzić za bardzo. Ale dlaczego? Ale dlatego, że jak tu rolnik zasiał pszenicę, proszę na pszenicę, to nie oczekuj, że tu wyrośnie kukurydza. No i co? I to wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci za wystąpienie w materiale. Eee. No i co? Dziękujemy. Zapraszamy do refleksji, czy nie lepiej wziąć psa z dobrej hodowli i się z nim nie męczyć. No i oczywiście zapraszamy do kolejnych filmów. Jak najbardziej. Kochani, pamiętajmy, życie to jest nieodgarnion, nieodgadniona historia świata. Tutaj nie ma mądrych, mądrzejszych, wszystko wiedzących. Nie ma. Nawet ja wszystkiego nie wiem. I tym akcentem do widzenia się z Państwem. Zapraszamy Was do niegłodzenia nas i wsparcia na Patronite. O to chodzi.